No weź na tam. Kurde, ciężko wam kliknąć te łapki. Dzień dobry młodzieży wszystkim tutaj zebranym, od A do Z, od małych do wielkich. No. Patrzcie, bierę się za wykopywanie Musa Sumatrana Zebrina Royo. Powiem tak, ja to wyciągnę ze szklarni i na dworzu przerzucę do kastry. Plan jest taki, żeby go wykopać szybciej, do tamtej szklarni wstawić, żeby się jeszcze trochę ukorzenił. Raczej odrostów nie będę wyciągał. Pierwszy plan był, żeby go chlastać, ale ja nie mam serca. To on jest tak piękny, wybarwiony, potem wam pokażę z bliska. Tak jak Maureli, coś w tym stylu, tyle że to jest musa. Maureli to są NCT, czyli Maureli są grube, a one są cienkie. Że nie wiem szczerze, czy wstawię na razie do szklarni, a za jakieś, nie wiem, 2-3 tygodnie wstawię do domu. Spróbuję go w domu zimować, bo w szklarni prawie zdech w tamtym roku. Przy domowej, gdzie była temperatura tam 7-10 w noc za dnia i 30, ale w zimę mówię, tam grudzień, styczeń, ale jak nie było słońca, to było 13-15 max dochodziło i schodziło znowu do tych 10-7. I w kwietniu prawie zdechło to, nie? Zobaczcie, jakie to ładne już. O, nie mieści się tutaj. Tak to wygląda. Dobra, spróbuję to obkopać, wyjąć to w całości, więc przyspieszamy. Kurde, to nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste. Ja to posadziłem w tej czarnoziemi. Widzicie, jaki efekt mojej ziemi czarnej. To tak rośnie pięknie, tylko że w szklarni on na dworze dostawał grzyba. Ma korzenie. Kurde, to jest takie, nie wiem, pół metra odrostów, nie? Czy ja to będę musiał rozdzielać, bo nie chciałem. Skubany! Jeszcze kurde. No i co teraz powiedz ta kurde? Liście nie wycinać? Trzeba będzie wycinać chyba liście. No bo myślałem, że to wyjdzie, wiecie, tak z większą ilością ziemi. A czarnoziem ma do siebie, że no odpada od tych bulw. Ale widzę, że sadzonki... No mogę coś pooddzielać, zaraz spróbujemy. Od razu mówię, że... Sławek nie wysyła tak, o, Sławek musi wysłać ukorzenione, jak widzę dopiero korzenie pod doniczką, ewentualnie wyjmę i zobaczę, czy się ukorzenia, nie? Powinny bez problemu odchodzić. Kurde.
może nie tak. Może jednak trochę trzeba będzie użyć noża. O. No to no bez problemu to się ukorzeni, na pewno. Robaków nie mają, ale trzeba będzie i tak prysnąć czymś. Kurde. Co to jest w ogóle? Taka kępka bananów. A! Tu była główna bulwa. Tu jest główna. I wypuściło na środku. I po brzegach. Rozumit! No weź ta tam. Kurde, ciężko wam kliknąć te łapkie. Ja nie... No. Dwa są. Aha! A to trzeba będzie całe posadzić. A nie, tutaj malutki też ma korzonki. Nawet taki mały ma korzonki. Zawsze to matecznikowy można trochę ciachnąć. O, z robakami. Dobra, to też się posadzi. Normalnie tu był główny pień. I wypuścił młodego. Po takim czasie. No dobra, to będzie jako jedna wielka. To będzie drugie. Tu coś idzie. Nie chce idzie. Takie większe już się łatwiej wyciąga, bez problemu. O, a jednak nie do końca.